To jest jedna z ulubionych historii mojego życia. Dawno, dawno temu wynajmowałam małą kawalerkę i byłam bardzo niezadowolona z tego, że jest tam tak mało miejsca. I miałam jedną szafę i w tej szafie tylko kilka półek. I bardzo byłam niezadowolona z tego, że nic mi się nie mieści w tej szafie i marzyłam o takim miejscu, gdzie będzie bardzo dużo szaf i gdzie będę mogła schować wszystko, co mam. I zgromadzić tego jeszcze więcej. I nie przyszło mi wtedy do głowy, że to nie szafy w moim mieszkaniu są za małe, tylko ja mam za dużo rzeczy. Dlatego, że myślę, że podobnie jak wiele innych osób, bardzo lubiłam mieć, gromadzić i zbierałam różne rzeczy, nawet takie, które były mi kompletnie niepotrzebne. I robiłam to oczywiście bez zastanowienia, odruchowo. I bardzo trudno było mi rozstać się z czymkolwiek. Nawet nie mówię o ubraniach, ale wszystko, bo ja mówiłam, że może kiedyś się przyda, a może kiedyś to będzie akurat komuś potrzebne. Więc na przykład plastikowy widelczyk z jednym wyłamanym zębem, ale może kiedyś na przykład zdarzy się taka sytuacja, że ktoś będzie potrzebował widelczyka z dwoma zębami i wtedy ja powiem, ja mam taki widelczyk, co oczywiście nigdy się nie zdarzyło. Ale przypomniała mi się ta historia dlatego, że dostałam dzisiaj list od Iwony, która ma bardzo podobny problem i nazywa to bardzo trafnym określeniem chomikowanie. I postanowiłam dzisiaj opowiedzieć o chomikowaniu. Myślę, że to jest absolutnie fascynująca sprawa, dlatego że to chomikowanie polega na tym, że gromadzisz i masz i potrzebujesz mieć i masz coraz więcej. Masz rzeczy, których potrzebujesz, ale masz też rzeczy, które kompletnie nie są ci do niczego potrzebne. Zbierasz stare gazety, zbierasz stare guziki, zbierasz ubrania, bo myślisz sobie, że może kiedyś pojawi się znów taka moda, a może kiedyś raz w życiu jeszcze będziesz aktora potrzebowała złotej bluzki. Więc zbierasz i gromadzisz przedmioty, których jest coraz więcej i zaczynasz się czuć z tymi wszystkimi przedmiotami dookoła coraz mniej wygodnie i coraz mniej komfortowo, dlatego że te przedmioty zajmują twoją przestrzeń, więc jest ich coraz więcej. Kiedy nie masz już miejsca w szafach, żeby je schować, zaczynasz je rozstawiać dookoła siebie i ciągle masz takie poczucie, takie dziwne, takie masz, być może ja miałam, takie dziwne przekonanie, że jest w tym coś nie tak, że chciałabym, żeby było inaczej, ale jest we mnie coś takiego, co sprawia, że nie jestem w stanie uwolnić się od tych przedmiotów. Bo nawet kiedy podejmuję decyzję i mówię, nie, no przecież nigdy w życiu nie zajrzę już do tej książki, albo nigdy w życiu nie włożę tej spódnicy, bo właściwie nawet nigdy jej nie lubiłam. I myślisz sobie, oddam ją, albo wyniosę ją do pojemnika na używane ubrania. I nawet jeżeli podejmiesz taką decyzję, to nigdy nie jesteś gotowa do tego, żeby to zrobić. Dlaczego? Więc wydaje mi się, że to jest niezwykłe i bardzo fascynujące, w jaki sposób umysł człowieka potrafi w pewien sposób zmanipulować jego zachowaniem. I przecież chomikowanie polega na tym, że przychodzi taki moment, kiedy nie cieszysz się już tym wszystkim, co masz i chciałbyś się od tego uwolnić, ale coś w środku mówi ci, że nie możesz tego zrobić. Znaczy, oczywiście możesz tego zrobić, ale nie jesteś w stanie z jakiegoś powodu tego zrobić. Dlaczego? Skąd bierze się to chomikowanie, to gromadzenie przedmiotów i w jaki sposób skutecznie można się od tego uwolnić? Symbolicznie,
jak można by, do czego można by porównać to przywiązanie do różnych przedmiotów, które są dookoła? Na przykład do tego, co zdarzyło się dawno temu i do czego w jakiś emocjonalny sposób wciąż jestem przywiązana. Więc symbolicznie te różne przedmioty, które są na półkach, w szafach, w szufladach, niekoniecznie wiążą się z jakimś konkretnym wydarzeniem z przeszłości, ale symbolicznie one są przeszłością. One są czymś, co było. I teraz, jeżeli ja jako człowiek jestem emocjonalnie wciąż przywiązana do tego, żeby żyć w przeszłości, żeby trzymać się przeszłości, dlatego że tylko przeszłość daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie tak bardzo boję się puścić tego wszystkiego, co było, dlatego że to, co było, jest tym, co znam. To już się zdarzyło, więc mogę o tym rozmyślać na różne sposoby, mogę myśleć, co mogłam zrobić lepiej, co zrobiłam źle, co ktoś inny zrobił źle, albo co ktoś inny zrobił dobrze, ale to wszystko już jest znane. Nie mam na to wpływu, co się zdarzyło kiedyś, więc w pewien sposób to jest coś, co znajduje się pod moją kontrolą. A to, co jest nowe i nieznane, nie mam na to wpływu i tak długo, jak czuję lęk przed czymkolwiek, co jest nowe i nieznane. Czyli kiedy w ogóle czuję lęk na samą myśl o tym, że mogłabym zmienić w jakiś sposób moje życie. I to nie jest lęk uświadomiony. Bo gdyby to był lęk taki, z którego człowiek zdaje sobie łatwo sprawę i mówi, boję się zmiany, boję się sytuacji, która mnie zaskoczy, albo boję się takiej sytuacji, która zmusi mnie do podjęcia jakiejś nowej decyzji albo przeorganizowania mojego życia w jakiś sposób. Gdyby był świadomy tego, że ma taki lęk w sobie, to mógłby z tym lękiem coś zrobić. I wtedy na pewno nie gromadziłby rzeczy w szafach i szufladach. Czyli nie zajmowałby się chomikowaniem. Bo byłby wolny, bo kiedy masz świadomość tego, czego się boisz, na czym polega ten lęk, jesteś w stanie coś z nim zrobić. A dopóki to jest coś takiego, co śpi w tobie, jest nieuświadomione, jest tylko takim szeptem w duszy, który w rzeczywistości kieruje twoim życiem i twoim zachowaniem, to zatrzymuje cię to i nie pozwala ci ruszyć dalej z życiem. Więc jedna z rzeczy, które zrozumiałam na temat chomikowania, gromadzenia, otaczania się zbyt wieloma przedmiotami, to jest to, że symbolicznie to oznacza lęk przed tym, co jest nowe i takie podświadome, instynktowne trzymanie się przeszłości, czyli też emocji z przeszłości, co też znowu wiąże się z pewnym brakiem umiejętności koncentrowania się na tym, co jest teraz. Dlatego, że jeżeli masz uwagę, masz tylko jedną. Jeżeli twoja uwaga podświadomie jest skoncentrowana na tym, co było, na tym, co już się zdarzyło i jeżeli na tym opierasz swoje codzienne funkcjonowanie, to nie jesteś w stanie jednocześnie skoncentrować się na tym, co jest i z tego czerpać moc, siłę, i na przykład zastanowić się, w jaki sposób to, co jest, mogę usprawnić, mogę zmienić na lepsze, bo to byłoby podjęciem nowej decyzji. To byłoby gotowością do tego, żeby jakąś zmianę w swoim życiu wprowadzić. Więc jedna z rzeczy, które takie chomikowanie symbolizuje, jest właśnie przywiązanie do przyszłości, do przeszłości. Drugą rzeczą, którą takie chomikowanie, czyli nadmierne gromadzenie rzeczy i nieumiejętność rozstawania się z rzeczami, jest właśnie ukryty, podświadomy lęk przed zmianą. Być może z doświadczenia pamiętasz,
że zmiana może być czasami przykra, czasami bolesna, czasami może sprawić, że będziesz się czuć niekomfortowo, dlatego że będzie wymagała od ciebie większego wysiłku. Na przykład, kiedy uczysz się czegoś nowego, musisz w to włożyć wysiłek. Na początku stajesz i mówisz, ale przecież ja tutaj nic nie wiem, nic nie rozumiem, muszę się tyle rzeczy nauczyć. Ale zaczynasz i pomalutku, codziennie uczysz się odrobineczki nowej wiedzy i przychodzi taki dzień, kiedy jesteś w tym samym miejscu i rozglądasz się i mówisz tak, ale teraz ja już, ponieważ uczyłam się codziennie odrobinę czegoś nowego i teraz to już nie jest czymś zupełnie nowym, nieznanym, przerastającym moje możliwości. Teraz to jest, czuję się w tym dobrze, czuję się w tym wygodnie. Ale był taki moment, kiedy było to wszystko dla ciebie nowe i mówiłaś, o jak ja sobie dam radę z tym wszystkim, tutaj jest tyle tego nowego, nieznanego, czy ja sobie poradzę, czy ja umiem, czy to w ogóle jest dla mnie. To mi przypomina, że kilkanaście lat temu, właśnie we wrześniu, Elizabeth Gilbert, zaraz sobie przypomnisz, kto to jest, pewna Amerykanka podjęła decyzję o tym, że ponieważ rozwiodła się już ze swoim mężem, miała złamane serce, on nie chciał jej dać rozwodu, próbował skomplikować sprawy, więc żeby to wszystko przyspieszyć, ona zgodziła się oddać mu wszystko, da mu dom, samochód, meble, wszystko, wszystko co mieli razem. On zabrał, ona została z niczym, miała złamane serce, była w depresji, miała zero na koncie i miała tylko bilet lotniczy do Włoch, do Indii i do Indonezji, na wyspę Bali. I postanowiła po raz pierwszy w życiu odważyć się i wyruszyć na samotną wyprawę. I kiedy wsiadła do samolotu, była ciężko przerażona, dlatego że nie, wyobraź sobie pierwszy raz w życiu wyjeżdżać zupełnie sama, w dodatku wyjeżdżać na rok do trzech miejsc, w których nigdy wcześniej nie była i nie wie, co ją tam czeka. Więc Elizabeth Gilbert to była ta osoba, która napisała książkę Jedz, módl się i kochaj. Książkę, na podstawie której potem powstał film z Julią Roberts w roli głównej. I mówię o tym tylko po to, żeby powiedzieć, że wszystko, co jest nowe na początku, jest trudne. Ale jeżeli odważysz się zrobić ten pierwszy krok, to zobaczysz, jak niezwykle życie zaczyna cię prowadzić. Nawet jeżeli zaprowadzi cię z powrotem do punktu wyjścia, bo się okaże, że to była zła droga, to i tak nawet ten fragment ścieżki, przez który przejdziesz, na pewno nauczysz się tam czegoś ważnego. Więc, wracając do chomikowania. Jedna rzecz, o której mówi chomikowanie, to jest to, że jestem przywiązana do przeszłości, bo tylko w przeszłości czuję się bezpiecznie i właściwie cała moja uwaga skierowana jest na to, co już było. Druga rzecz, o której świadczy chomikowanie, jest to, że w pewien sposób symbolicznie próbuję samej sobie uniemożliwić ruszenie naprzód. Bo czym jest gromadzenie przedmiotów? Zobacz, jeżeli wyruszasz w podróż, i dosłownie, i w przenośni życiowo, no to trudniej jest podróżować z 10 ciężkimi walizkami, prawda? A łatwiej jest podróżować z lekkim jednym plecakiem. Różnica polega na czym? Na ilości rzeczy, które zabierasz ze sobą. Więc podświadomie, instynktownie, nie zdając sobie z tego sprawy, w ten sposób właśnie usiłujesz samą siebie zatrzymać w przeszłości i uniemożliwić sobie ruszenie naprzód, ponieważ podświadomie boisz się wszystkiego, co jest nowe i chcesz zostać w przeszłości. No ale jeżeli zostaniesz w przeszłości, to wszystko będzie trwało tak, jak jest teraz i będziesz się czuła być może niezadowolona, bo będziesz patrzyła na innych ludzi, którym zdarzają się różne niesamowite przygody i dobre rzeczy, a ty będziesz siedziała, trzymała się tutaj tego, co jest i tego, co było, na hamulcu.
Więc myślę, że dobrze jest czasem puścić ten hamulec. Wiesz, jak to jest. Życie jest tylko jedno. I możesz całe życie siedzieć w jednym miejscu, przestraszona, kurczowo trzymająca się krzesła, ale możesz też pomyśleć, ha, życie jest tylko jedno, czy ja nie chciałabym pojechać do Indii i medytować przez kilka miesięcy w aszramie, tak jak zrobiła Elizabeth Gilbert. Albo czy nie chciałabym zamiast siedzieć 8 godzin w biurze codziennie, czy nie chciałabym zostać nauczycielką jogi? Coś nowego. Więc chomikowanie, gromadzenie przedmiotów symbolicznie, najprawdopodobniej, być może też w Twoim przypadku, myślę, że w większości przypadków, ja to w każdym razie tak rozumiem, chomikowanie oznacza przywiązanie do przeszłości, życie w przeszłości, lęk przed czymś nowym, instynktowne gromadzenie przedmiotów, co sprawi, że ruszenie naprzód ze swoim życiem będzie tym bardziej trudne, bo im więcej masz tych przedmiotów dookoła siebie, tym mniej masz przestrzeni do oddychania, ale też tym trudniej byłoby ci się na przykład przeprowadzić, bo masz tyle rzeczy i jesteś do nich tak bardzo przywiązana. I trzecia rzecz, którą może oznaczać chomikowanie, to jest lęk przed innymi ludźmi. Bo zobacz, czasem jest tak, że kiedy człowiek ma złe doświadczenia w przeszłości, to podświadomie myśli sobie, a to w takim razie już jakoś nie będę ufała nigdy ludziom i nie będę z nikim blisko i nikogo nie wpuszczę do mojej życiowej przestrzeni, dlatego że lepiej jest trzymać się od ludzi z daleka. I takie nastawienie sprawia, że jesteś zamknięta, izolujesz się od ludzi, więc rośnie też Twoja samotność razem z Twoją być może podejrzliwością i lękiem przed jakimikolwiek związkami. I symbolicznie, kiedy gromadzisz te przedmioty, zabudowujesz przestrzeń dookoła siebie, tak jakbyś budowała fort, tak jakbyś budowała mur dookoła, za który nikt nie może przejść. Więc generalnie chomikowanie wiąże się z podświadomym lękiem przed zmianą, przed dopuszczeniem do siebie ludzi, przed zrobieniem czegoś nowego, przed zmianą swojego życia. I kiedy już wiesz, na czym polega problem z chomikowaniem i kiedy wiesz, że nie chcesz tego dłużej robić, chciałabym Ci zaproponować jeden świetny sposób, którego ja nie wymyśliłam, który wymyślił pewien Włoch w latach 80. I ponieważ miał w kuchni taki odmierzacz czasu, tak jak czasami nastawia się do gotowania jajka, więc to się nazywa chyba nie stoper, bo stoper może i stoper. No w każdym razie odmierzacz czasu, tak? I miał taki odmierzacz czasu w kuchni w kształcie pomidora. Więc nazwał to metodą pomidora. Pomodoro technik chyba. W każdym razie metoda pomidora polega na tym, że podejmujesz decyzję. I myślisz sobie, dobra? Bo wiesz, jak to działa. Z jednej strony możesz usunąć z siebie ten lęk przed zmianą, poprawić swoje poczucie bezpieczeństwa, nauczyć się bycia bardziej odważną i wtedy mieć moc do tego, to wtedy w naturalny sposób się dzieje, że ty nagle widzisz te wszystkie przedmioty i mówisz, zaraz, tu jest tego wszystkiego za dużo, ja chcę się od tego uwolnić. I wtedy po prostu bierzesz worek i wynosisz te rzeczy z domu i nie masz z tym problemu. Ale można też zrobić odwrotnie. Czyli kiedy tworzysz przestrzeń w swoim życiu, wtedy życie przynosi Ci nowe, fantastyczne rzeczy, żeby tę przestrzeń zapełnić. Więc metoda pomidora działa odwrotnie, czyli nie jest tak, że najpierw musisz naprawić swoje emocje i wtedy poczujesz się gotowa do uwolnienia się od rzeczy. Można też w pewien sposób przechytrzyć swoją podświadomość metodą pomidora, która polega na tym, że
masz ten swój czasoodmierzacz. I teraz ustawiasz swój czasoodmierzacz na 25 minut. I po 20 minutach będzie jakiś dźwięk sygnalizujący koniec, zadanie wypełnione. I teraz podejmujesz decyzję o tym, że zajmiesz się odgruzowywaniem tego, co nachomikowałaś, w jednym określonym miejscu, albo w jednym określonym pokoju, albo w jednej określonej szafie, albo na przykład na jednej półce. W każdym razie wybierasz jakieś konkretne miejsce, jakąś konkretną przestrzeń, którą chcesz odgruzować z tego, co tam nagromadziłaś. I teraz robi się to w następujący sposób. Nastawiasz swój czasoodmierzacz, timer, na 25 minut. Mówisz wszystkim, że przez następne 25 minut jesteś dla wszystkich niedostępna. Wyciszasz telefon i przez 25 minut znajdujesz się w miejscu, które masz odgruzować. Być może zdarzy się tak, że nie będziesz w stanie, ponieważ ogarnie cię lęk. No bo skoro jesteś tak przywiązana do tych przedmiotów, to trudno jest powiedzieć sobie, dobra, wprawdzie się boję, ale jednak się od nich uwolnię. I to jest, nie ma sprawy. Nie o to chodzi, żebyś czuła się winna. Chodzi tylko o to, żeby przez te 25 minut być w miejscu, które ma zostać odgruzowane. I teraz, co z tym zrobisz, zależy od ciebie. Możesz tylko siedzieć i patrzeć na tę szafę, bo będziesz niezdolna do tego, żeby dotknąć którejkolwiek ze 100 kurtek, które masz, bo wszystkie chcesz mieć. Niezależnie od tego dlaczego. Możesz przez te 25 minut siedzieć i patrzeć na szafę z książkami, w której masz książki i stare gazety, o których wiesz, że nigdy nie będziesz już ich czytać i od których chciałabyś się uwolnić, ale z jakiegoś powodu ta myśl jest dla ciebie paraliżująca. Nie ma sprawy, to wtedy tylko siedzisz i patrzysz na nie. Ale być może zdarzy się tak, że minie 10 minut, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. To jest jedyna zasada techniki pomidora. Zajmuję się tylko tym. I przez te 25 minut nie zajmuję się niczym innym, bo chcę zobaczyć, co się zdarzy. I istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pójdziesz do tego miejsca, które chcesz odgruzować z tego, co nachomikowałaś, nastawisz ten timer i ogarnie cię strach. I pomyślisz, ja tak naprawdę wcale nie chcę tu niczego dotykać. Wprawdzie mówiłam, że chcę uwolnić się od przedmiotów, ale tak naprawdę czuję, że totalnie nie jestem na to gotowa. Okej. I tylko widzisz tę swoją myśl, nie jesteś gotowa, zgadzasz się z tym, mówisz, dobrze, nie jestem gotowa, ale technika pomidora zobowiązuje mnie do tego, że zostanę tutaj przez 25 minut w tym miejscu i zobaczę, co zdarzy się dalej. Jest bardzo prawdopodobne, kiedy uświadomisz sobie, że się boisz, kiedy zgodzisz się z tym strachem, kiedy uświadomisz sobie, że czujesz w sobie jakiś tak wielki opór przed tym, żeby pozbyć się przedmiotów, które nagromadziłaś, mimo że nawet tego chcesz, ale trudno, taka już jesteś, akceptujesz to i czekasz, aż minie 25 minut i może się okazać, że po 10 minutach albo po 15 nagle pomyślisz, ale właściwie tam widzę, jest taka jedna stara gazeta. No właściwie ta jedna stara gazeta, to mogłabym wynieść ją na makulaturę. I bierzesz tę jedną starą gazetę. A obok tej starej gazety widzisz, o, a tam właściwie jest taka książka na temat naprawiania zlewów w kuchni, hydraulika. Myślałam, że może kiedyś poznam jakiegoś hydraulika i ta książka mu się przyda. Nie, właściwie. Myślę, że nie poznam żadnego hydraulika, ale jak wyniosę tę książkę do takiego punktu, gdzie można zostawiać książki,
które ktoś może znaleźć i sobie wziąć, tam może hydraulik jakiś się trafi. Dobra, no to w takim razie ta gazeta i ta książka. I najprawdopodobniej zdarzy się pewien cud. Zobaczysz, że kiedy nie będziesz walczyła z tym, że się boisz, nie będziesz walczyła z tym, że czujesz taki wielki opór przed uwolnieniem się od przedmiotów, tylko zaakceptujesz ten fakt, ale zgodnie z techniką Pomodoro będziesz dopełnisz te 20 minut, kiedy masz się zajmować odgruzowywaniem swojego życia, okaże się, że kiedy zaakceptujesz ten strach, podświadomość pozwoli ci uwolnić się od rzeczy, od których wcześniej uwolnić się nie potrafiłaś. Więc chcę ci powiedzieć, że jest nadzieja. Dlatego, że ja kiedyś miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Na szczęście przeprowadzałam się wiele razy i przy każdej przeprowadzce musiałam zrobić ogromne czyszczenie wszystkich szaf i ubrań, i książek, i mnóstwa innych rzeczy, które nagromadziłam. I to nauczyło mnie niechomikowania. I teraz na bieżąco robię porządek, pozbywam się rzeczy, które nie są mi potrzebne, a czasami nawet jeżeli coś odłożę i uznam, że jest potrzebne i po pewnym czasie to widzę, to po prostu mam w sobie gotowość do tego, żeby zrobić porządek i uwolnić się od nadmiaru przedmiotów, bo powiem ci, że to naprawdę robi niesamowicie wielką zmianę także w emocjach. Kiedy masz dookoła siebie czystą przestrzeń i nie masz przedmiotów, które blokują cię i ograniczają, to nagle czujesz wolność i jesteś w stanie nie tylko być wolna od przedmiotów, ale jesteś też w stanie być wolna od różnych innych ograniczeń, które wcześniej cię zatrzymywały. I teraz i wtedy jesteś taka, masz w sobie lekkość i wolność i masz w sobie chęć do tego, żeby coś zmieniać, żeby coś naprawiać, żeby uzdrawiać to wszystko, co wymaga uzdrowienia. Więc serdecznie ci polecam, spróbuj metody Pomidora i koniecznie napisz do mnie, jak ci się udało.